Witam wszystkich w 21 części Let's Play Risen 2 Mroczne Wody. Przypominam, że ostatnio trafiliśmy do wioski tubylców, którzy współpracują z piratami od Wrony. I ostatnio przepytaliśmy kilka osób, teraz dokończymy to. Z tobą rozmawialiśmy? Chyba nie. Oha, piracie. No ha. Jestem Ranapiri. Tonka Shaganumbi. Aha. Szukam mojego brata. Brata? Brata Tonki. Ma na imię Tahana. Zaczekaj. Wiem, gdzie on jest. Tak? On żyje? Idź do Hani, córki Bakira, i jej to powiedz. Boj. Okej. Badria wciąż potrzebuje ofiary, dlatego właśnie. Kanadiktu? Tak jest. Ona cię tu przysłała? Tak jest. Zgadza się. W takim razie dam ci te przedmioty. No spoko. Masz. Poszukaj Kapui. O. Da mi też broń? Ha! Okej. Okay. Guczo nie dostanie od nas broni. No szkoda. Jestem dobry jak każdy Tonka. Udowodnij to, jakie bestie dotąd zabiłeś. Było ich sporo. No. Idź i walcz. Zabij groźną bestię. No właśnie. Gdzie mam zacząć? W górę rzeki. To będzie dobre miejsce na początek. Aha. Ale strzeż się. Kryje się w niej wiele niebezpieczeństw. Ja jestem ciekaw, co tam może być. Bądź ostrożny. Inaczej pożre cię rzeczna bestia. Chyba, że ja upoluję ją pierwszy. No właśnie. No właśnie. Tak jest. No i kolejny kłeścik. Zabiję dla ciebie bestię. Więc zaczekam. No i okej. Okay. A co tutaj jest? Nadal jeszcze czegoś nie rozumiem. Nadal jeszcze jest coś, czego nie rozumiem. Czyli co? Słucham cię, Guczo. Czym jest Świątynia Ziemi? To pradawna budowla, położona na południe stąd. Aha. Tam właśnie stacjonuje Wrona i jego ludzie. O, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Czym jest Świątynia Przodków? To nasza świątynia. Znajduje się na końcu wioski. Tylko członkowie plemienia mogą do niej wchodzić. Aha, spoko. Kim jest Bakir? To nasz wódz. Musisz zwracać się do niego, używając tytułu pełnionej przezeń funkcji. Aha. To Chaka Bakir. Chaka Bakir, okej. Kim są Tonkowie? To wojownicy plemienia Shaganumbi. Wojownicy, okej. Dobrze, że szybko odpowiada. To Kiki. To kapłanki wudu. Okej. Jeszcze dalej. Kim są Tufasi? To młodzi wojownicy. Pełnią rolę myśliwych, póki nie okaże. Okej. A ostatnie pytanie? Kim są Muleke? To kobiety, które nie stały się Kiki. Zajmują się. Okej, no i wszystko. Dzięki za odpowiedź. Dlaczego nie wejdziesz do świątyni z Bakirem? Zabrał ze sobą tylko 12 najsilniejszych wojowników. Aha. Kiedyś byłbym wśród nich. Ale co się stało? Jestem już stary, Guczo. Aha, no tak. Moja siła wojownika. Ale nie myśl, że jestem słabowity jak baboleńka. Nie, spokojnie. Daj mi włócznie, a pokażę ci, jak walczy prawdziwy Tonka. Wierzę ci. Wierzę ci, spokojnie. Dobra. Z nim sobie pogadaliśmy, teraz chodźmy dalej. Hiko, zaraz pogadamy. Kociołek wód. Masz mnie za alchemika? No. O jest, wszystko poumykane. No przecież tu nie ma złodziei. Po co tak wszystko umykacie? Ty. Ono palawa, piracie. Nic nie mów. No spoko. Otacza cię ciemność. Aha. Przed tobą wielkie niebezpieczeństwo. Krew i śmierć. Czyli okay. Jak zwykle. Nie bój się. Mam coś, co ci pomoże. Tak, a co? Zwierzęcy amulet przodków. Bardzo mocny. Przynosi szczęście. Nie wezmę. Oczywiście 50 sztuk złota. A niech będzie. Szczęście. Tak, pomoże ci. Szczurze ogony. Szczurze ogony? Powiedziałaś szczurze ogony? Nie. Szczur przynosi szczęście. Nie wiem. Wiesz? Hmm.
Tak. Co ona mi tam... To nawet śmierdzi jak szczur. Co ona mi tam dała? Inwentarz. Amulet. Szczurzy amulet. Kuloodporny. Co? Ja zapłaciłem 50 sztuk złota za to gówno? Jak ja mam lepszy? Idź ty tam w dupie. Z tobą. To zabije ci indyka. Chuj. Przynajmniej tyle będzie. Kurde, straciłem kasę. O Jezu. No. A tym? Ty kim jesteś? Guccio. Odważnyś, skoro stanąłeś przed Kiki Shaganumbi. No pewnie. A może nikt cię nie ostrzegł? Przed czym? Zdajesz się na łaskę wiedźmi. Oj tam, nie pierwsza i nie ostatnia, którą spotykam. Nie uważam, żebym zasłużył na klątwę. No właśnie. Podejdź, a przekonamy się, czy to prawda. Hejże, uważaj. Slick czeka na tego bożka dla Wrony. Niecierpliwy Guccio. Nie może zostać ukończony bez najważniejszego składnika. Serca, serca. No ciekawe. Ale chyba nie chcesz wziąć mojego, co? No co? Nierozumny Guccio. To lalka. Jaki byłby pożytek z prawdziwego serca? No właśnie. Do serca i ducha potrzebny jest magiczny kamień nefrytowy. Aha, czyli już wiem, co mam Hikoko szukać. Hikoko może pokazać, gdzie jest. Ale jeśli stanie się jej krzywda, dostanie się i tobie. Okej. Okay. Czy Tonkowie nie mogą iść? Ochraniają wioskę. Nie dobra, mogą stąd no rozumiem. Odejść. Chcesz odmówić? Nie. Będę ją ochraniał, nie ma problemu. No właśnie, spokojnie. Pałąga, piracie. Hikoko wejrzała w moją ciekawe przyszłość i zobaczyła krew oraz śmierć. To Kiki, tyle że młoda. Pozwolisz, że ja się tym zajmę. Tak, i co widzisz? Dobrze. Co widzisz w mojej przyszłości? Widzę Tiwa Umbara. Jesteś no, coś takiego. Naznaczony, Guccio. Twoje oko. Masz znak Tiwasów. Skąd to wiesz? Wyczuwam to, a nie widzę. Aha. Kitiwa Tiwamba Mara. Mara powstanie. Stwory z głębin pójdą za nią. Widziałem. Bądź czujny. Nie tylko umarli. A kto jeszcze do cholery, co? Ma przyjaciół pośród żywych. No tak, Brona, nie ufaj wiem. Nikomu. Dam sobie radę. Wszyscy, którzy pójdą z tobą, są w niebezpieczeństwie. Patty? Nie. Chroń ich. Ochronię ją. Możesz mi pomóc? No ale w czym? Czy możesz mi pomóc? To stworzenia z najciemniejszych otchłani oceanu. Ale wyjdą na ląd, żeby cię zabić. Oj, będę gotów, na pewno. To wudu cię prześladuje. Może również cię ochraniać. A w jaki sposób? Sporządzam potężne eliksiry. Okej. Dobijamy. Dobijamy targu. Co ty tam masz? Nie chcę nic od ciebie. Mam się z tą udać po ten kryształ, czy tam po coś. Ale zanim to zrobię, okaż wudu. Ciekawe. Wudu? Nic o tym nie wiem. Jeszcze sobie porozmawiam z tą. Hani? Ja... Kapono bambule, Guccio! Spokojnie. Może i jestem kolejnym Guccio. Ale powiedz chociaż, jak ci na imię. No właśnie. Jestem Ani, córka Chaki Bakira, Kiki Shaganumbi. Aha. No właśnie. Ciężko to przebić. Tak jestem jest. Piratem. To widać. Co się stało z twoim okiem? Tam drobne wypadki. To długa historia. Ale nie po to tu jestem. Tufasi Shaganumbi widzą wszystko. Mówią, że byłeś w obozie Guccio. Nosząc maczugę gromu Guccio, nie będziesz miał tu wstępu.
Właśnie. Czemu twoi ludzie pomagają w Ronie? To jest chyba ta córka szefa, Rona, tak? Rona włada Shikoko Tiwą, włócznią Tiwasów. Przybył tu ze swym klanem. To jest córka wodza wioski. Poprosił Bakiwa o pomoc. Chyba. Jeśli pomożemy mu wezwać Gaju... Rozumiem. Twój ojciec mu uwierzył? Wrona rzekł, jak nie pomożemy, Gajotiwa zniszczy Shaganumbi. No faktycznie. Ponoć ten, kto posiada tę włócznię, może za jej pomocą zabić tytanów. Włócznia potrafi więcej. Przepełnia ją moc wudu. Pozwala ona tak przyzwać Gajotiwę. Wrona może to zrobić. No lepiej, żeby tego nie zrobił. Czym właściwie jest Gajotiwa? Przodkowie zwą go Tytanem Ziemi. Zwiastuje gniew bogów. Wrona twierdzi, że ma nad nim władzę. Jak bym to gdzieś słyszał? Brzmi znajomo. Właśnie. Już to słyszeliśmy w jedynce też. Ktoś miał nad czymś władzę. Tam się okazało, że to gówna prawda. Nie pomyślałaś, że Wrona zechce użyć swojej siły? Trzeba się z nim dogadać jakoś. Wątpisz w nas? Jestem córką wodza. Tak, wiem. Gucho nie znają naszych sposobów. Mogę wydać cię piratom Wrony. Nie okazują litości. Spokojnie. Skoro się mylę, czemu boisz się tego, co powiem? Nie kwestionujemy decyzji wodza. I niczego się nie boję. Spokojnie. Badria kazała mi spytać cię o ofiarę. No właśnie. Ona cię tu przysłała? Proszę, Kanadiktu, nie zepsuj go. Spokojnie, a czemu tak wszyscy dziwnie patrzą i mówią, jak pytam się o ofiarę? Co w tym złego? Co? No, po prostu robię questa. Podobno nie zgadzasz się z decyzją Bakira. Skąd tak jest. O tym wiesz? No wiem. A więc to prawda. Shaganumbi są jak dzieci. Mówią, nie zwracając uwagi na to, kto słucha. Nie zrobię wam krzywdy, spokojnie. Nie zrobię wam krzywdy. Gucho, kłamie. Ale ja nie, uwierz mi. Czy ktoś ci już mówił, że jesteś nieufna? Nie wpadłaś na to, że mogę wam pomóc? Hamila, Gucho, pomożesz? Czemu? No powiedzmy, że mam... no właśnie. Powiedzmy, że nie darzą Wrony sympatią. Stanąłbyś do walki? Tak, jak najbardziej. Z nim lub z każdym, kto wejdzie mi w drogę. Chcesz mi pomóc? Jest coś, co możesz dla mnie zrobić. Tak? Potem się zobaczy. Co takiego? Co mam zrobić? Wysłałam z misją jednego z naszych Tufasów, Tahane. Aha. Na razie nie wrócił. Ale gdzie poszedł? No właśnie. Co kazałeś mu zrobić? Przyprowadź go, to powiem. Aha. Inkwizycja no tak. Więzi Tahane. Jesteś pewien? Mhm. Zamknęli go w tej wieży. Nie bój się, znajdę go. Pirat Hamila, Shaganumbi Tawonga. Tak? Rozmawiaj z Rana Pirim. On ostatni widział Tahane. Przyprowadź Tahane z powrotem. Wtedy no ci zaufam. No właśnie. To całe Kanadiktu. Czy? Co to właściwie no jest? Tak a propos. Gucho tego nie zrozumieją. Zbyt głupi. Hej, nie jestem głupi. A przynajmniej się staram. Tak jest. To czemu Badria nie chce ci tego powiedzieć? No spokojnie. Powie mi dopiero, jak przyniosę z wioski ofiarę. Cierpliwości, Gucho. Chcesz To pierwsza lekcja, tak? No dobra. Kto tu nam jeszcze został? To może na razie nie chodźmy. Tutaj widziałem jeszcze jednego pirata, z którym sobie teraz pogadamy. Jim. To jest stary draniu. Ojej, sorry za to. Tutaj godzinę będzie wybijał. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Mapa z drogą do skarbu. Proszę, proszę. Okej, okay, w walce z Wroną. Przyostrzy.
Skarb Jima, właśnie. Tak z ciekawości, gdzie my jesteśmy? Teraz jesteś... Ojej, daleko. 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 Jim, pogadajmy z tobą. A to jest ten, co tak ma sporą władzę tutaj. Ty wyglądasz, jakbyś miał rum. Masz rum? Może mam, a co? Masz szczęście. Jeden łyk. Tak jest. Jesteś bohaterem! Jesteśmy teraz jak bracia! To też się cieszę. Wiesz, ci Indianie nigdy nie próbowali rumu. Wyobrażasz to sobie? Jakoś nie bardzo. Z pewnością sporo wiesz na temat Shaganumbi. To zależy. Znowu? Przed chwilą piłeś. Znowu? No właśnie. Byś był tego człowieku. Zacne kurestwo. No to super. Mów co wiesz. Mamy więc dupasów i bąkwę, znaczy się dupasów i donkwę. Super. Na czym polega różnica? Ci tufasi, czy tam dupasi, to myśliwi. Aha. Jak zabiją coś większego od szczura, stają się bąkami. Znaczy tonkami. Ano tak. To obrzęd inicjacji? Dobrze. Ano, tak właśnie jest. Na ich czele stoi czaka. Dlaczego więc tu jesteś? Kapitan umieścił tu mnie i Slika. No to myjcie oko na Molukasów, powiada. I ani kurwa słówka o rumie. A kiedy nie pije, posyła mnie do świątyni. Co dzieje się w świątyni ziemi? Jakieś dziwne obrzędy wudu, które odprawiają Molukasi z wroną. Przywołują gniew bogów, czy coś takiego. Aha. A ładunek? Czekajcie, może najpierw o to? A kobiety? Masz ochotę na miejscowe przysmaki, co? Zadawaj się tylko z tymi, które zbierają owoce. Trzymaj się z dala od Kiki. Dlaczego? Mówisz, to tak? To wiedźmy! Mogą zaczarować twojego małego tak, że nie będzie ci do śmiechu. Przekonałeś mnie. Przekonałeś mnie. Dobra. Co są? Czy to mnie interesuje? Bakir poszedł z nimi do świątyni ziemi. W dżungli są jeszcze inni. Nie przepadają zbytnio za pijącymi rum, jeśli wiesz, co mam na myśli. No podejrzewam. Tufasów. To tylko młode chłopaki, podobnie jak chłopcy okrętowi. Wiesz, jacy oni są. Na początku nie wiedzą, gdzie prawa, a gdzie lewa. Ale prędzej czy później się dowiedzą. A chłopcy na posyłki? Zabawne, że o to pytasz. Kapitan nieźle nami pomiata. No a co, w końcu już kapitanem, nie? Bez rumu. Dobra, Kiki? No Jezu, niech ci Kiki będzie. Nie zaczepiaj ich, bo rzucą na ciebie klątwę. Chani jest... Ona może cię przekląć, a jej ojciec, wódz, może uciąć ci jaja. Nie, nie, nie. No nie wiem, jest niebrzydka. Mhm. Jeśli będziesz się na nią gapić, możesz stracić oko. Ona nie przepada za piratami, zwłaszcza odkąd pojawił się tu wrona. Okej, teraz zapytaj o ładunek. Mogę zawieźć ładunek no do właśnie, świątyni. No właśnie, co ty chcesz na to? Byłoby świetnie, jeśli chciałbym stracić pracę i głowę. No tak. Kiedy pójdziesz do świątyni? Najpierw muszę skompletować ładunek. Do tego czasu będę tu trzeźwy. Aha. Siebie. Jeśli chcesz poznać sztuczki, daj mi... Dobra. Czy my chcemy coś o złodziejstwie? Nie bardzo. Nie bardzo. Rozmawiałem z piratem Slikiem. Mówił, że nie jesteś z wroną. A. Uważaj na siebie, Guccio. Ścieżka, którą idziesz, jest niebezpieczna. Okej, spokojnie. Spokojnie. Babule, Guccio! Spokojnie, spokojnie, ja tylko indyki. Wezmę sobie to smakowite mięsko z nich. O i co, chyba będziemy powoli kończyć, tak? Chociaż jeszcze z tą byśmy mogli porozmawiać. No właśnie. Muszę znaleźć trochę nefrytu. Pomożesz? Si, znam drogę, ale nie umiem walczyć. I ja będę walczył. Na szczęście ja umiem. Gdzie idziemy?
do jaskini w drodze do świątyni ziemi. Okej. Okay. Uda nam się przejść bez kłopotów? Musimy uważać. Droga przed tobą jest niebezpieczna. Mam nadzieję, że to będzie krótka droga. Poradzę sobie. Możemy więc ruszać. Tak. Idziemy. Za mną. Już lecę za tobą. Chyba tam raczej nie zdążymy dojść w tym odcinku, ale myślę, że kawałeczek się przejdziemy. Ciekawe, czy ona będzie lecieć cały czas? Zatrzyma się? Zatrzymała się, dobrze. Tędy, Gucio. Tak, tak, tak. Idę, spokojnie. Tam gdzieś nasz kolega... tam jest nasz szpicel. Niech on sobie tam będzie. Mam nadzieję, że to będzie krótka droga. W sumie nie chciałbym teraz skończyć, ale też nie nakręcę zbyt długiego odcinku. Ciekawe, co tutaj nas po drodze może spotkać. Mam nadzieję, że nie tylko te kotki duże. Małpy mogą być. Jezu, a tu ciągle jest burza. No to strasznie tutaj jest. Znaczy strasznie, to wkurza mnie. Ciągle te pioruny. Nie pioruny, inne. Okej, tam mam iść, tak? Na razie jest spokojnie. Aha. Widzę małpy. Widzę małpki. Tak, spokojnie. Małpki to dla mnie nie problem. Dobra. Chyba jesteśmy powoli na miejscu. I tak, tam jest jakaś jaskinia, więc podejrzewam, że będziemy na miejscu. Ale tutaj sobie zakończymy odcinek. Następny sobie zaczniemy od szukania tego nefrytu, czy tam czegoś. No, i na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało, więc wiecie. Komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć!